Wirus. Jest to gra od wydawnictwa Muduko. Znajduje się w takim niewielkim opakowaniu. Jest to gra karciana, przeznaczona dla dzieci od 8 roku życia, 2 do 6 graczy. Celem gry jest zdobycie, posiadanie zdrowego organizmu. Jako że jest to gra karciana, mamy w pudełku same karty. Karty, które z tej strony wyglądają identycznie, ale z drugiej strony bardzo się od siebie różnią. Są karty terapii. Mamy dwie zapasowe puste karty, a tutaj mamy karty terapii. Każda z tych kart coś innego nam wnosi do gry. One tutaj mają znaczki, dzięki którym możemy przeczytać w instrukcji, co dana terapia oznacza. Na przykład ten symbol oznacza epidemię. Przenieś tyle wirusów, ile możesz, ze swoich zarażonych organów na organy innych graczy. Nie możesz użyć karty epidemii na zaszczepione lub zainfekowane już organy. Zarażać możesz tylko zdrowe organy. Następnie co my tutaj mamy? Takie serduszko, czyli przeszczep. Zamień organ pomiędzy ciałami dwóch graczy. Nie ma znaczenia, czy organy są tego samego koloru, czy są zdrowe, zarażone, czy zaszczepione. Po prostu zamień wybrany organ z innym, chyba że organ jest uodporniony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj opis wszystkich terapii. Następny rodzaj kart to karty organów. Oznaczone one są serduszkami. Są w 4 kolorach plus jeszcze są wielokolorowe karty. Mamy serce, mamy żołądek, kość i mózg. Aby wygrać grę, potrzebujemy mieć 4 zdrowe organy. Może też to być oczywiście jeszcze ten organ. Kolejny rodzaj kart z tabletką, z taką pastylką na górze, to są szczepionki. Też są w różnych kolorach, w 4 kolorach. Zupełnie tak samo jak organy, ponieważ każdy organ ma odpowiednią dla siebie szczepionkę. Jest też dla wielokolorowego ludzika wielokolorowa szczepionka. Tutaj na kość mamy plaster, mamy tabletki na mózg, mamy na serce zastrzyk i syrop na żołądek. One się powtarzają, tak samo zresztą jak organy. I ostatni rodzaj kart z takimi tutaj rozgwiazdami, takimi chorobowymi znaczkami, to są wirusy. Również w 4 kolorach i również wielokolorowy. Wirusy też są przeznaczone dla odpowiednich organów. Nie możemy żółtego wirusa położyć na zielony żołądek. Przed rozpoczęciem gry bierzemy wszystkie karty i tasujemy je. Tworzymy na środku stos kart do dobierania i rozdajemy każdemu z graczy po 3 karty. Oczywiście nie pokazujemy graczom, co za karty posiadamy. Musimy takie trzymać, aby nikt inny ich nie widział. Ja mam tutaj 3 organy, ale mi się udało. Gracz numer 2 ma 2 terapie oraz żołądek. Tak jak już wspominałam, celem gry jest zdobycie 4 zdrowych organów, każdy w innym kolorze. Zdrowy organ jest to organ tak zwany sterylny, kiedy mamy sam organ bez niczego nad nim, ale organ może być też zaszczepiony. Jeżeli ja będę miała strzykawkę, mogę sobie zaszczepić mój organ, zakrywając go szczepionką. Wtedy ten organ jest zaszczepiony, on też się liczy do wygranej. Albo mogę mój organ uodpornić, jeżeli mam 2 szczepionki, kładę na mój organ, robię coś takiego i mój organ jest uodporniony. Celem gry jest posiadanie 4 zdrowych, sterylnych, zaszczepionych albo uodpornionych organów. I tak, wyłożyłam serce, dobieram kartę do ręki. W każdej rundzie gracz wykonuje jedną z akcji. Buduje sobie swojego człowieka, w każdej rundzie może wyłożyć jeden organ na środek przed siebie, potem dobiera to, co mu brakuje do 3 kart, albo mogę wymienić tyle, ile chcę kart na inne. Wtedy na przykład wymienię sobie kość, biorę nową kartę i mam terapię. Gracz numer 2 też buduje sobie swojego człowieka, czyli wykłada
i ma terapię. Prawdopodobnie nie za dobrze potasowałam tutaj teraz te karty, dlatego tak po kolei nam te terapie tutaj idą. Generalnie tak, układamy sobie człowieka. Jeżeli trafimy na wirusy, mając tego wirusa, mogę zainfekować przeciwnikowi jego organ. Przeciwnik oczywiście może wyleczyć swój organ, jeżeli będzie posiadał szczepionkę, kładzie, zabiera wirusa ze szczepionką, odkłada na stos kart odrzuconych, organ zostaje. Ale jeżeli przeciwnik będzie miał dwie karty wirusa, zarazi mi serce, ja nie mam szczepionki, ażeby usunąć tego wirusa, więc nie mogę zaszczepić, usunąć choroby wirusa z mojego serca. Moja runda przeszła, jest runda przeciwnika. Jeżeli położy mi drugiego wirusa, wtedy usuwa mi organ. Wędrują wszystkie trzy karty na stos kart odrzuconych, a ja zostaję tylko z dwoma organami. Więc jak już mówiłam, organ można zaszczepić, dwoma szczepionkami można go uodpornić. Mając na organie wirusa, można go szczepionką usunąć, ale mając szczepionkę wirusem, można też ją usunąć. Więc tylko uodpornionego organu, czyli takiego, który posiada dwie szczepionki w ten sposób położone, wirus nie może zaatakować. Karty terapii bardzo urozmaicają grę, na przykład ta karta, jest to karta złodzieja organów. Mogę ukraść przeciwnikowi, któremuś z przeciwników, jego organ. Czy to chory, zainfekowany, czy zaszczepiony, czy zdrowy, nie ma to znaczenia. Nawet jeżeli przeciwnik zarazi mi organ i będzie chciał zagrać kartą, może mi zwędzić organ razem z wirusem, który później sobie na przykład wyleczy. Tutaj, tak jak już mówiłam, jest to karta przeszczepu. Możemy zamienić dwa organy pomiędzy graczami. Jest też karta epidemii, czyli jeżeli ja bym miała na przykład zarażony organ, czy też organy i chcę użyć karty, mogę wszystkie moje wirusy poprzenosić na innych graczy organy. Wirus jest to doskonała karcianka, w której trzeba planować swoje ruchy, troszkę przewidywać ruchy przeciwników, chronić swoje organy, leczyć je. My się świetnie przy wirusie bawimy. Jest to gra, można powiedzieć, troszeczkę na czasie. Mamy sezon grypowy, mamy teraz te nowe wirusy, więc jest to gra zdecydowanie na czasie i spędzamy z nią po prostu świetnie czas. Jest to idealna gra do zabrania ze sobą wszędzie. Niewielkie pudełko, w którym mieszczą się tylko karty. Jesteśmy zachwycone wirusem i zdecydowanie polecamy. Więcej o grze na blogu, w opisie do filmu jest link, gorąco tam zapraszam. I w opisie do filmu będzie też link, właściwie jest też link do Ceneo. Można tam zobaczyć, gdzie i za ile kupić grę. Tam również zapraszam do zaglądania. A ja już dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.